Temat fal zaczęliśmy od omówienia sytuacji, w której mamy linę leżącą na gładkim podłożu, bierzemy jej koniec i machamy nim w lewo i w prawo, w taki sposób, tu wychylamy w lewo, patrzymy z góry oczywiście, w lewo, z powrotem do środka, w prawo tę samą odległość i z powrotem do środka. Wykonujemy taki ruch końcem i generujemy w ten sposób zaburzenie, tego rodzaju zaburzenie, które propaguje się wzdłuż liny. Po chwili lina wygląda tak, następnie tak i tak dalej. Ten kształt się wzdłuż liny przesuwa aż do końca, ale tak będzie w sytuacji, kiedy wykonamy tym końcem tylko jeden taki ruch. Pójdziemy w lewo, w prawo i z powrotem na środek, a potem już nic nie będziemy robić. Wtedy po przejściu takiego impulsu falowego lina tutaj od strony naszej ręki będzie z powrotem spoczywać, tak jak przed tym, jak prowadziliśmy zaburzenie. I takie pojedyncze zaburzenie, które się propaguje, nazywamy impulsem falowym. Ale gdybyśmy tak cały czas okresowo machali tym końcem liny, to znaczy idziemy w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i tak dalej, to co wtedy będzie się działo? To zaburzenie wykonane naszym pierwszym machnięciem w momencie, kiedy wrócimy tutaj do pozycji wyjściowej, będzie wyglądało tak i w tym momencie my zaczniemy podnosić znowu koniec liny. Tak, w związku z tym po chwili, gdy znów wykonamy pełny cykl, nasza lina będzie wyglądała tak. Ponieważ to pierwsze zaburzenie, które prowadziliśmy, już się przepropaguje trochę w tę stronę, natomiast tutaj w pobliżu końca liny i naszej machającej ręki pojawi się drugi cykl, drugie zaburzenie. I tak dalej. Gdy tak będziemy cyklicznie liną machać, będzie ona wyglądała o tak. Tutaj powiedzmy, że machnęliśmy 2, 3, 4, 5 razy. I jak już powiedziałam, źródłem takiej fali jest okresowy ruch końcem liny, ponieważ nie robimy tego w ten sposób, że ruszamy tak, 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 a potem na przykład tak, 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 później znowu tak, tak. Tylko cały czas w tym samym tempie w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. I w ten sposób te pojedyncze impulsy falowe biegną jeden za drugim w tym samym tempie. I dlatego nasza lina właśnie wygląda tak, jak tutaj narysowałam. I taką falę, w której impulsy falowe biegną bezpośrednio jeden za drugim w taki sposób, ponieważ źródło fali, czyli w tym wypadku nasza ręka machająca końcem liny, porusza się w sposób okresowy, taką falę nazywamy właśnie falą okresową. I teraz chciałabym powiedzieć Ci o pewnych własnościach fali okresowej. I pierwszą taką własnością, która może nas interesować, jest odległość, ta maksymalna, na którą wychylają się tutaj punkty na naszej linie od położenia początkowego, czy innymi słowy odległość, ta maksymalna odległość, na którą wychylam koniec liny, wzbudzając właśnie to zaburzenie. I taką odległość, tutaj ona jest w tę stronę taka sama, nazywamy amplitudą. Kolejne pytanie, które możemy sobie zadać, to ile czasu zajmuje mi taki pojedynczy ruch w lewo, do środka, w prawo i z powrotem do środka. Taki jeden cykl. Ten czas ruchu końcem liny jest równy czasowi, który upływa od tego, jak lina wygląda tak, do momentu, kiedy wygląda tak, oraz od momentu, kiedy wygląda tak, do momentu, kiedy wygląda tak, że mamy już 3, no i tak dalej. Od takiej do takiej sytuacji, następnie od takiej do takiej sytuacji mija czas, oznaczany najczęściej dużą literką T i zwany okresem. I jest to czas również równy jednemu takiemu cyklicznemu ruchowi końcem liny. I ten czas nazywamy okresem. Najczęściej liczy się go w sekundach i mówi on, ile sekund trwa pojedynczy cykl. Bardzo blisko z okresem wiąże się to, ile okresów fali następuje po sobie w ciągu sekundy. I o tym mówi nam częstotliwość. Częstotliwość, najczęściej oznaczana literką F, mówi o tym, ile cykli mamy na sekundę. I teraz, jeśli okres fali trwa 5 sekund, to wiemy, że w ciągu jednej sekundy mieliśmy 1/5 okresu. I tutaj łatwo o takie skojarzenie, że częstotliwość to jest odwrotność okresu, a okres to jest odwrotność częstotliwości. Częstotliwość liczymy w cyklach na sekundę i taką jednostkę nazywamy hercem. Tak, częstotliwość w hercach. I tak na przykład, gdybym poruszała końcem liny z częstotliwością 10 cykli na sekundę, czyli z częstotliwością 10 Hz, tak, to jest moja częstotliwość, to wtedy wiadomo, że okres fali, która powstaje w ten sposób, z odwrotność częstotliwości, 1/10 sekundy na cykl. No i jest to intuicyjne, bo skoro mam częstotliwość 10 Hz,
potrafię wykonać w ciągu jednej sekundy 10 takich machnięć, to oznacza, że każde z nich zajmowało mi 1/10 sekundy. Dobrze, następne, o co można zapytać, to to, jak szybko, z jaką prędkością porusza się nasza fala. Tak, prędkość. I teraz, żeby poznać prędkość fali, musimy wiedzieć, na jaką odległość przesunęła się ona w ciągu jednego okresu. Wiemy, że w ciągu jednego okresu sytuacja zmienia się z takiej w taką, czyli fala przesuwa się na taką oto odległość. I taką odległość nazywamy długością fali. Często oznaczana literką lambda, podawana zwykle w metrach. I jest to odległość pokonywana przez falę w czasie jednego okresu. Tak, długość fali, oprócz tego, że definiujemy jako właśnie odległość pokonywaną przez falę w czasie jednego okresu, no tak fizycznie jest to odległość między sąsiednimi maksimami fali, sąsiednimi minimami, albo między dowolnymi sąsiednimi punktami, które są identyczne, to znaczy mają to samo wychylenie od położenia początkowego i tą samą prędkość ruchu, bo na przykład ten i ten punkt nie są identyczne, poruszają się w przeciwnych kierunkach. Dlatego długość fali nie jest stąd dotąd, tylko stąd dotąd. I w każdej parze tych punktów widzimy, że żeby dotrzeć od jednego do drugiego, trzeba pokonać cały cykl. I teraz prędkość w metrach na sekundę to jest odległość pokonywana przez falę w czasie T dzielona przez czas T, czyli długość fali podzielona przez okres. Tak, długość razy 1 nad okres, czyli długość razy częstotliwość. I teraz znając te związki, możesz już właściwie rozwiązać większość przykładów i zadań takich podstawowych dotyczących fal. Zobaczmy sobie przykład. Mamy falę o prędkości 100 metrów na sekundę i o częstotliwości 20 Hz. Fala o częstotliwości 20 Hz to jest taka, którą mogłabym wzbudzić, gdybym potrafiła w ciągu jednej sekundy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 20 razy zamachać końcem liny. Tak, i pytanie brzmi, ile wynosi długość fali? Wykorzystajmy nasz związek prędkości, częstotliwości i długości fali. Prędkość to jest długość fali razy częstotliwość. Jeśli podzielimy obie strony przez częstotliwość i zamienimy miejscami wyrażenia po dwóch stronach równości, to będziemy mieć, że długość fali to jest prędkość podzielona przez częstotliwość. Tak, policzmy dla naszych danych. Otóż będzie to 100 metrów na sekundę podzielone przez 20 Hz. 20 Hz, czyli 20 cykli na sekundę. Sekundy z sekundami się upraszczają. Tutaj będziemy mieć 100 przez 20 to jest 5 metrów na cykl. Tutaj to pisanie o cyklu czasem, w zasadzie wiedząc, że mówimy o fali, jest zbędne. Okres możemy podawać w sekundach, nie pisząc o cyklach. Podobnie długość fali możemy podawać w metrach, wiedząc, że chodzi o długość jednego cyklu, ale w każdym razie nasza fala o takich parametrach będzie miała właśnie długość 5 metrów. Możemy również obliczyć jej okres. Tak, okres to będzie odwrotność częstotliwości, czyli to będzie 1 przez 20 cykli na sekundę. Na sekundę, czyli 1/20 sekundy będzie przypadać na pojedynczy cykl. O, i tak jak już mówiłam, znając ten związek między prędkością, długością fali i częstotliwością, bądź też okresem, możesz już rozwiązać tak naprawdę większość przykładów dotyczących fal. Mam nadzieję, że to, co tutaj przedstawiłam, będzie dla Ciebie przydatne.